Panie marszałku, Wysoka Izbo, przedsiębiorcy od kilku tygodni apelują, wołają o pomoc do rządu, do państwa w tym najtrudniejszym dla nich okresie. Stworzyliście ramy kolejnej tarczy przy szumnych zapowiedziach medialnych samego pana premiera Mateusza Morawieckiego 3 tygodnie temu, ale nie wypełniliście tej tarczy treścią. Tarcza jest dziurawa jak ser szwajcarski. Pytanie, dlaczego ona jest dziurawa? Czy ze względu na to, że nie macie pieniędzy, bo je zmarnotrawiliście, czy dlatego, że nie macie wyobraźni? Telefony i maile naszych biur poselskich urywają się od rozpaczliwych próśb przedsiębiorców z prośbami o uzupełnienie tej tarczy o kolejne PKD. Oczekujemy natychmiastowego dopisania naszych poprawek do procedowanej dziś ustawy. Wtedy tylko ta ustawa będzie mogła się nazywać tarczą, ale tarczą tylko na jeden miesiąc, na listopad. Pytanie, co dalej mają począć przedsiębiorcy? Niebawem grudzień. Sytuacja ekonomiczna wielu branż nie zmieni się na lepsze. Pytam zatem, jaki pomysł ma rząd na kolejne miesiące, by realnie pomóc przedsiębiorcom? W szczególności branży gastronomicznej, hotelarskiej, turystycznej, handlowej, transportowej, branży fitness i szeroko rozumianej branży kulturalnej. Dedykowana dzisiaj pomoc powinna dotrzeć jak najszybciej do ponad 1 miliona osób zatrudnionych w wielu branżach, w wielu sektorach. Proszę zatem rządzących, by ona dotarła jak najszybciej, ta pomoc, by była realna, prawdziwa, szybka i kompletna. Dziękuję pięknie za uwagę.